Dzień dobry kochani, witam z Lattice Social Club. Tutaj mamy przedstawicieli motorów polskich, prawda? Przedstawimy może. Zaczniemy. Marek. Kochani, przede wszystkim dziękujemy bardzo za to, że przyjechaliście do nas tutaj do Redditch ze swoimi wspaniałymi maszynami. A teraz może opowiecie coś o sobie. Poza tym, że robicie wielkie wrażenie, musielibyście zobaczyć to, co tam się dzieje na zewnątrz budynku. Po prostu ciarki przechodzą. Ja dopiero zaczynam, dlatego dla mnie to są... Ja się czuję jak uczniak tutaj. Oj, panowie, proszę. To może Paweł nam... Tak, no bo słyszałem, że ikona naszego tutaj... Bez przesady. Ja się bardzo cieszę, że poznałem tą młodzież. Są super, naprawdę. Dziękuję. Warto z kimś takim jeździć po prostu i kontynuować swoją pasję. Miłość. Nie wiem, jak to nazwać. Pasja. Na pewno... Pasja. Na pewno pasja, bez dwóch zdań. Styl życia. Bo co niektórzy to miłości, to zmieniają jak rękawiczki. Pasja. Czy to oznacza, ponieważ ty masz chyba z 12 maszyn u siebie w garażu, to miała być jakaś sugestia tutaj do tak, tych miłościach? Ale został wierny. Honda. Został wierny jeden. Aha, jeden make, to dobrze. Honda, jeszcze raz Honda. Honda, jeszcze raz Honda. Coś mu dzisiaj się sypało z niej. Tak, Honda, dlatego kolega jeździ Harley'em, kolega jeździ Suzuki. Ogólnie pasja nas łączy, motocykle, dwa koła. Spotkania, integracja, podróże, to jest najważniejsze, bo to droga prosta i do przodu, jak to się mówi. No, oprócz tego, że łączy nas pasja motocyklowa, no to łączy nas jeszcze przyjaźń. Tak. Wspólne imprezy, tak spotkania, mi się wydaje, że... wspólne właśnie organizacje, tego typu wspieranie, tak samo wielu akcji charytatywnych. Bo wy sobie tak jeździecie od eventu do eventu, prawda? Tak. Brum, i pokazujecie te swoje fantastyczne maszyny. No bo tak to... No ale kurde, tak cieszy gawięź. Oh! Tak, no trzeba to powiedzieć, że przyjeżdżamy, najbardziej zadowolone są, powiedziałbym, dzieci, jak i ich mamy. I my mamy z tego radość. Oprócz tego wspieramy jeszcze polski biznes, bo odwiedzamy restauracje, odwiedzamy polskie bary, także tutaj też cały czas gdzieś tam bywamy i cały czas promujemy to i korzystamy z tego. Na przykład dzisiejszym wsparciem WOŚP-a będzie to, że każdy będzie mógł sobie wsiąść na jedną z waszych maszyn, prawda, wrzucić tam, nie wiem, funta dwa do puszki i poczuć jak to jest usiąść na czymś takim tak wielkim. Dosłownie. Przestrzegam dziewczyny siadające na mojej kanapie. Chociaż ten wilk jest już taki trochę leciwy, ale może ugryźć. Panowie, to jest wielka, wielka przyjemność i w ogóle i wspaniałość powąchania też, ponieważ to, co tam wychodzi z tej rury, to ma też specyficzny zapach, prawda? No, ma. Garaż ma specyficzny zapach. Aha. Motorek lepiej niech nie ma to, co, żeby mu wychodziło za bardzo z rury, ani nie miał takiego zapachu, bo źle on samym motorze. Rozumiem. Ja dopiero się uczę, więc dobrze. Bardzo dobrze, że mnie to tak państwo panowie prostujecie. No dobra, co jeszcze można powiedzieć? Gdzie można was zobaczyć i można was wszędzie tak naprawdę oglądać, bo jeździcie wszędzie. No jesteśmy z różnych miejsc tutaj. Tak. Jest kawałek Birmingham, kawałek Coventry, kawałek Tamworth. Ale generalnie rzecz biorąc, ludzie z całego regionu też potrafią, bo i Stratford jest i jeszcze inne regiony. Często gęsto organizujemy jakieś tam wspólne imprezy, na przykład jakieś weekendowe wypady, w sensie jakieś kempingi, gdzie po prostu spędzamy z rodzinami, zabieramy rodziny. Tatusiowie i synowie. Tatusiowie, dzieci bez mam. Tak. W zeszłym roku było bez mam. Wspaniała impreza. Udało się. Po prostu. Dzieci przeżyły, my też. Mamy osiwiały ze stresu, myśląc, co tam się z tymi dziećmi dzieje. No ale cóż, jak widać, roku na pewno będzie też. Przecież wszystko jest pod kontrolą, prawda? Potraficie kontrolować takie maszyny, no to chyba dzieci też potraficie kontrolować. Chyba. No więc właśnie. Chyba. Albo dzieci nas, nie? Zależy. No, dokładnie tak. Zapraszamy jeszcze raz wszystkich tutaj do nas, do Redditch. Jeśli chcecie sobie dotknąć, posiedzieć, powąchać motor, to proszę. Nie, come on, przecież to nawet ma zapach. To ma zapach nawet. Ja przyszedłem obok, ja mówię, Boże słodki. Nie? Nie? No, tak. No my tym żyjemy na co dzień. Ja dopiero zacząłem, mam tu 125 swoją malutką, się uczę. Nie. Tak, Marudera sobie kupiłem. Marudera, zaczynam. A kiedyś będę może miał taką kurtkę, jak będę dobrze się uczył. No, może będzie. Dobrze, i pojadę z wami kiedyś. Dobrze, że nie odwrotnie, że najpierw kurtka dopiero motor. Nie, muszę się... Progres. Ale kupiłem motor, dopiero później złożyłem oprawkę. A nie. No to większość tak? To stan. Powiem ci szczerze, że 5 lat jeździłem bez. Bez? Kupę lat temu. A, ale
tutaj? Nie, tu już mam. Tu już trzeba. No, ta historia daleko nie cofa się do tyłu. Ja nie okay. Dla mnie. Nie. Bardzo dziękuję za wasz czas. Również. Poświęcone nam tutaj. My też dziękuję. Jestem przekonany, że cała masa dzieciaków będzie chciała was tutaj wsiąść na te motory. Krzykniemy siema, no bo to jest wość, no to oczywiście krzykniemy siema i zapraszamy, prawda? Jak najbardziej. No dobra, na eventy, proszę. Zawsze możemy jakąś muzę motocyklową włączyć. Przyjdźcie posłuchać muzyki motocyklowej do nas. O, all right. 3, 4, siema. Siema! I zapraszamy na gruchówkę. Tak. Dziękujemy. Panowie, dziękujemy. Ale kurde. Miło.